dzisiejszym gościem jest pani posłanka Elżbieta Hinger, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Pani poseł, majowy weekend minął pracowicie czy na odpoczynku? No, bardzo pracowicie. Startuję do Europarlamentu, więc pewne rzeczy trzeba wykonywać już od tego momentu. W ciągu tych 4 dni zrobiłam dość sporo kilometrów. Zaczęliśmy od takiego odwiedzenia naszych najbliższych miejscowości: Wieliczka, Bochnia, Brzesko i Tarnów. W dniu drugiego, kiedy było święto flagi, rozdawaliśmy te flagi. Natomiast wczoraj i przedwczoraj byłam w Pradze. Ja jestem szefem chóru. Jestem szefem chóru Camerata, który co roku robi takie wyjazdy patriotyczne i w tym roku śpiewaliśmy dla Polaków w Pradze. Jest ich tam 4000 i w takim pięknym kościele świętego Stanisława, bo najpierw udział nasz w mszy, a potem koncert patriotyczny. Czyli rozśpiewana nasza posłanka. Rozśpiewana, tak. Tak kiedyś powiedziano o mnie, że weszłam do Sejmu ze śpiewem na ustach. Skąd się wziął pomysł właśnie, żeby śpiewać w chórze? No to jest moje hobby. To jest takie właściwie jedyne mój czas na relaks. Bardzo zawsze lubiłam śpiewać. Śpiewałam kiedyś jeszcze w liceum, potem przez wiele lat nie, bo byłam żoną, prawda, pracującą osobą mocno zawodową. A jak teraz troszeczkę spowolniłam rytm, to wróciłam do śpiewania i nie żałuję. Pani poseł, czym głównie pani się zajmuje w polskim Sejmie? Bo ma pani wykształcenie prawnicze, więc chyba te aspekty są dość ważne. Tak. Znaczy ja jestem prawnikiem z wykształcenia, ale od 20 lat właściwie przedsiębiorcą prawnikiem. Ale oczywiście w momencie, kiedy weszłam do parlamentu, przede wszystkim chciałam uczestniczyć w takiej dość dużej reformie sądownictwa. Stąd też mówi się o Komisji Wymiaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a również Komisji Innowacyjności, która jest dla mnie czymś zupełnie nowym, ale równie interesującym. No w ramach tego w tej chwili, tej mojej pracy sejmowej, dość dużo rzeczy się dzieje. Myślę, że w tej chwili bardzo istotne są zmiany w postępowaniu karnym, w procedurze cywilnej. Zmieniamy polskie prawo po to, żeby postępowania w sądach wreszcie ruszyły do przodu, żeby były szybsze. Jest szansa na nagrywanie wszystkich rozpraw, przyspieszenie dotyczące, jeśli chodzi o zwrotki na przykład, całego postępowania. No właśnie, bo głośno było o tym, że poczta, która wygrała tam przetarg, firma pocztowa, tak przegrała, naprawdę. Przegrała Poczta Polska, wygrała inna. Tak, tak. To się pomału stabilizuje już. Były takie problemy, które widać było na początku jednak z organizacją pewnych rzeczy. No poczta robiła to wiele lat, więc doświadczenie miała większe. Ale teraz widzę, że pomału ten problem już jest marginalizowany. Jest pani też założycielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wieliczce i też w regionie. Jak ta praca społeczna się przejawia w pani codziennym życiu, no i doświadczeniu, które może pani przekazać dalej? No muszę powiedzieć, że właśnie 4 lata temu koledzy z Platformy namówili mnie, żeby Wieliczka też miała swoje UTW. To się nam udało zrobić i przerosło to moje oczekiwania, bo nagle z 60 paru osób do uniwersytetu w tej chwili uczęszcza 180 po 3 latach. No a jak uszłam do parlamentu, to pomyślałam sobie, że to jest też dobre forum, żeby propagować w ogóle tą politykę senioralną, szczególnie w naszym regionie małopolskim, to jest bardzo prężny. Taką sobie dość ambitną postawiłam, takie zadania ambitne postawiłam, że będziemy tych uniwersytetów jak najwięcej tworzyć, szczególnie w obszarach wiejskich. No i udało nam się w tamtym roku 14 uniwersytetów. Powstało trochę przy moim pomocy, udziale, w takich właśnie obszarach jak Gnojnik, Lipnica, Łapanów, Dobczyce, Raciechowice, no i oczywiście tam obok mnie Kłaj. Pamiętam jeszcze w Gnojniku z panem Gowinem, pani otwierała dzisiaj Jarek konkurent. Jarek Gowin był wielkim orędownikiem tej pracy, takiej właśnie u podstaw i muszę powiedzieć, że to właśnie jakby on też był takim pierwszą osobą, która mnie nakłaniała, że naprawdę w tą problematykę warto wejść. W tej chwili w Sejmie pracuję też w dwóch zespołach parlamentarnych związanych z tą problematyką. No a wszystkich seniorów zapraszam na senioralia, które robimy, juwenalia dla seniorów w połowie czerwca w Krakowie. Dzisiaj konkurent do Europarlamentu ze swojej listy, ale pani też idzie ze swoim programem. Jaki to jest program? Znaczy, to nasze hasło, które wypisaliśmy na ulotce, to jest świeże spojrzenie, skuteczne działanie. Chodzi o to, że na pewno w parlamencie ciągle potrzeba jednak osób, które patrzą na pewne sprawy już troszkę z innej perspektywy, więc sądzę, że to moje prawniczo-kobieco-przedsiębiorcze spojrzenie nie będzie złe. Natomiast jeśli chodzi o program, no to na pewno chciałabym się zająć dwoma grupami problemów. Jedna związana na pewno z kwestią zatrudniania młodych, dlatego że sama mam 5 dzieci, dwójka w tej chwili kończy studia i wiem, że nie będzie im łatwo na rynku pracy. I uważam, że tutaj, ponieważ w Unii mamy ten problem globalny, to musimy go na pewno skutecznie próbować rozwiązywać. To jest jeden temat, a drugi myślę, że nie mniej ważny, to też to, że dowiedziałam się ostatnio, że w Unii mamy 35% osób już po 50.
czyli temat seniorów, też nie będzie już w tej chwili tematem marginalnym. I ponieważ troszkę doświadczenia już mam z polskiego parlamentu, to myślę, że ta tematyka też powinna być moim jakimś, jakąś moją domeną tam. No a jako przedsiębiorca to na pewno będę chciała, żeby te środki unijne, które w tak niesamowitym wymiarze dostajemy w tej chwili z Europy, żeby dobrze były spożytkowane, żeby przychodziły terminowo do Polski, no i żebyśmy z nich jak najwięcej skorzystali. Po 2020 roku tych środków będzie mniej? No będzie mniej, na pewno będzie mniej. Dlatego taka istotna jest w tej chwili ta rola nas wszystkich, samorządowców na każdym szczeblu, od gminy aż do urzędów centralnych, żeby te środki dobrze zaplanować, świetnie je zrealizować, żeby to nie były przejedzone pieniądze, tylko takie, które potem dają nam kwestie na nowe miejsca pracy, na rozwój. Żebyśmy nie poszli jakąś tam drogą Grecji, nie daj Boże, w Hiszpanii, trochę Portugalii. Zróbmy to dobrze. Jest Pani posłanką ziemi tarnowskiej do Sejmu. W 2011 roku po rezygnacji Pana Aleksandra Grada została Pani powołana jako czwarta na liście wyborczej. Jak to życie zmieniło w stosunku do wcześniejszej pracy? No zdecydowanie się zmieniło, bo przede wszystkim już nie jestem właśnie przedsiębiorcą, to musiałam, że tak powiem, zrezygnować z tej pracy, jestem posłem zawodowym. Ale muszę też powiedzieć, że ta praca, łączenie tej pracy parlamentarnej z pracą w terenie początkowo dawało, że jakiś tam problem mi stwarzało, bo trzeba się nauczyć pewnych rzeczy. Praca w parlamencie to jest praca typowo legislacyjna i to mi akurat bardzo odpowiada. Natomiast w terenie też pracowałam wcześniej, bo jako radna Sejmiku Małopolskiego też jeździłam, spotykałam się z ludźmi. No ale teraz trzeba się tego czyli nauczyć. Nie obce były problemy Małopolski. Nie i uważam, że w ogóle Małopolska jest tak fantastycznym regionem, że mam też taką ambicję, żeby być dobrym ambasadorem Małopolski, a szczególnie tej mojej części Małopolski, z której się wywodzę, czyli Wiliczki, Tarnowa i tak dalej, właśnie w parlamencie. Ja sądzę, że teraz jest dobry czas, bo wielu inwestorów i wielu potencjalnych menedżerów dużego zasięgu pyta w Brukseli o nas, więc my tam musimy naprawdę mówić, jaki mamy region. Dzisiaj mamy autostradę do Tarnowa, jeszcze kilka lat temu nie było tego. Czy Tarnów może być takim miejscem rozwoju przedsiębiorstw dla Krakowa, choćby zapleczem? Znaczy ja w ogóle jestem w tej chwili wielkim orędownikiem, żeby się taką właśnie częścią Krakowa, współpracującą ściśle z Krakowem stał, bo dzisiaj sama do Państwa przyjechałam z Wieliczki, 45 minut zajęła mi droga, która kiedyś zajmowała dwie i ponad dwie godziny. To samo zresztą z koleją, którą będziemy mieć też szybszą. Ja uważam, że zaplecze naukowe Krakowa jest świetne, Tarnowa również. Macie przemysł chemiczny doskonale już rozwinięty i jestem absolutnym orędownikiem tego, żebyśmy poszukali kilku ciekawych, nowych perspektyw rozwojowych dla Tarnowa, bo tych młodych tutaj jest dużo. Widziałam we wtorek, czy roznosząc w piątek ulotki, dużo rodzin z dziećmi, no i domyślam się, że na pewno istotne jest, żeby mieli tutaj miejsca pracy i byli zadowoleni z tego miasta. Już 25 maja Polacy pójdą do urny. Jak by Pani zachęciła ich do tego, aby ta frekwencja nie była niska? Żeby jednak poszli, wybrali się i wybrali swoich przedstawicieli. Znaczy ja jestem absolutnie wielkim zwolennikiem tego, naszej aktywności w ogóle społecznej i uważam, że Polacy coraz częściej tę aktywność przejawiają. Może najmniej czują jakby przełożenie tego swojego głosu do wyborach europarlamentarnych, ale proszę Państwa, ja uważam, że jeżeli nas tam nie będzie, to o nas będą decydować tam inni. Sytuacja w Europie nie jest w tej chwili taka najbardziej ciekawa. To, co się dzieje na wschodzie, jest takie niepokojące, bym powiedziała, delikatnie mówiąc. I uważam, że nasza dobra reprezentacja współpracująca z europosłami z innych krajów daje nam szansę na to, że będziemy mieć istotny głos w Europie. Właśnie wspomniała Pani o Ukrainie. Dzisiaj w RMF podali, że minister już Polski ogłosił, że na Ukrainie jest już stan wojenny. Czy to jest jakaś obawa w stosunku do integracji Unii Europejskiej z Ukrainą? Znaczy, no teraz ten okres jest bardzo trudny, na pewno dla Ukrainy niesamowicie trudny, a dla nas jest wielkim wyzwaniem. Właśnie dla całej Europy, która do tej pory trochę przyglądała się, trochę reagowała, ale nie było to takie jeszcze bardzo, powiedziałabym, istotne i mocne. Szczególnie Niemcy tutaj muszą zmienić absolutnie swoją opcję i dopomóc wszystkim pozostałym krajom, żeby ten nacisk na postępowanie Rosji był zdecydowanie inny. Myślę, że Putin, dopóki nie zobaczy po naszej stronie jednak dużego zdecydowania, to się nie cofnie. Natomiast ja, no trudno mi powiedzieć, nie znam dokładnie dzisiejszej sytuacji jeszcze na Ukrainie. Słyszałam właśnie o tych coraz bardziej jak gdyby niepokojących ruchach tam wewnętrznych, ale myślę, że Europa tutaj bardzo szybko zareaguje, bo no bo zaczyna to już być bardzo no nieciekawe, niebezpieczne. Mając też takiego wroga u granic Polski,
Nie obawiamy się, gdy... No, Polska jest w doskonałej sytuacji w tym znaczeniu, że jednak jesteśmy w systemie NATO, prawda? Że jesteśmy w systemie obronnym. No, trzeba przyznać, że ta nasza decyzja sprzed wielu lat i do wstąpienia do Unii i do NATO dała nam poczucie takiego, no, na pewno dużego bezpieczeństwa. Natomiast moim zdaniem trochę te ostatnie miesiące pokazały, że może bardzo byliśmy pozytywnie nastawieni do tego, jak ta Europa w ogóle funkcjonuje. Mhm. Do końca nie za bardzo docenialiśmy ten niepokój, który jest jeszcze po stronie Rosji, która nie pogodziła się z funkcją takiego troszkę już mniej znaczącego partnera. Gdy zostanie pani posłanką w Europarlamencie, uda się obronić polskie wędliny, żeby były wędzone? Bo... Tak, nie, ta sprawa już w tej chwili nabierała bardzo, bardzo realnych możliwości cofnięcia tych decyzji, znaczy rozszerzenia, bo powiem Państwu szczerze, no po prostu brakło takiej naprawdę czujności na pewnym etapie. Teraz te badania są robione w Polsce. Ja rozmawiałam, byłam na spotkaniach z wytwórcami, z Ministerstwem Rolnictwa. Te badania w tej chwili są na ukończeniu. Jeżeli przekażemy je do Unii, to na pewno przenegocjujemy w tej chwili tego typu wielkości, które będą dla naszych wytwórców i bezpieczne, ale też możliwe do zrealizowania. I tu będziemy trzymać Panią za słowo. Dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Wszystkiego najlepszego.